Witajcie kochani. Tak sobie na wakacjach tutaj z nudów spaceruję i chciałem się z wami podzielić takimi kilkoma właśnie spostrzeżeniami na gorąco. Takie przemyślenia z tych moich wszystkich podróży, ale nie tych tutaj fizycznych, tylko z tych duchowych bardziej. To na początku muszę wam powiedzieć, że nie umiem się za bardzo wyrażać. Trudno. Mi to nie przeszkadza. Natomiast żałuję, że nie umiem jakby tego wszystkiego wam jakby lepiej opisać. Z opisywaniem też mi nie idzie najlepiej tego wszystkiego. Niestety u mnie inne, lub stety, u mnie inne po prostu odczucia się zamanifestowały i po prostu nie mam w tym daru. No niemniej jednak za wiele ludzi nie dzieli się tą wiedzą, więc no pasuje czasami coś powiedzieć. Natomiast nie jest to dla mnie łatwe. Tak jak mówię, nie wiem, gdzieś jakby było zapieczętowane u mnie, że po prostu mam to przeżywać, bo w tym jestem najlepszy, z tego co zauważyłem. Że właśnie u mnie jakby wszystkie zmysły są przekierowane bardziej do serca. Ja nawet w tym świecie się często mylę, bo nie odbieram go jakby w sposób tak oczywisty, jak większość ludzi. No i stąd te nieporozumienia po prostu. Inaczej postrzegam cały świat niż większość ludzi. Być może dlatego też jest ciężko mi cokolwiek opisać, aby opisać wam to po prawdzie. Zresztą, mówiąc słowo prawda, nie znajdziemy tego na tej planecie. Tego jestem pewien. Tutaj jest tak ciężko stanąć przy prawdzie i przy niej trwać, że jest to wręcz niemożliwe do zrobienia. Tak na marginesie. No trudno, coś wam kiedyś poopowiadam jeszcze. A na razie to takie właśnie moje spostrzeżenia. Szykują mi się teraz kolejne ceremonie za kilka miesięcy, więc zrobię sobie taki bardzo długi post, można by było rzec, w waszym języku. Czyli dosłownie wstrzemięźliwość od wszystkiego, można było rzec. Pewnych rzeczy się nie da ograniczyć do zera, ale wiele można ograniczyć. Tak czy inaczej, jeżeli zdecydujesz się kiedyś wejść na drugą stronę, musisz wiedzieć jedno. Ten świat dla ciebie już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Owszem, będziesz widział to, co inni widzą, ale będziesz go czuł całkiem inaczej. No, jest dużo rzeczy do powiedzenia, jeśli chodzi o takie właśnie ciekawostki. O samo postrzeganie świata. On się całkowicie zmieni, bo po prostu zobaczysz dużo więcej. Zrozumiesz, ile tu jest jeszcze żywych istnień na tej planecie oprócz człowieka, oprócz zwierząt, oprócz roślin.
No, zdziwicie się po prostu kiedyś, jak przejdziecie na drugą stronę, skończy się tutaj wasz czas. Ci, którzy nigdy nie byli, nie byliśmy wszyscy właściwie, tylko że nie pamiętamy tego w tym ciele, ale no, droga może być ciężka. Dla wielu z nas na pewno będzie. No, zobaczymy, jak to się skończy. Taka ciekawostka na przykład. Czy piekło, niebo istnieje? W co macie wierzyć? Ja nie wierzę. Bo ja już wiem. Byłem i tam, i tam. Nie ma problemu. Dziś mogę tam wejść do piekła, wyjaśnić sobie kilka spraw i wracam do domu. Taka prosta sprawa by się wydawało, ale ci, co mieli bad tripa tak zwanego, czyli nieprzyjemną podróż, doskonale wiedzą, o czym mówię. W piekło w najczystszej postaci. Najskrytsze twoje marzenia dadzą wodze fantazji. Po prostu. No, a te filmy dzisiaj, które kręcą nam wszystkim i pokazują, no to dostarczają nam fajną taką porcję wyobraźni tego wszystkiego. Byłem w tych światach nieraz. Co wy znacie właśnie z filmów science fiction, jakichś horrorów. Wiem, na czym to wszystko polega. Czy piekło, niebo istnieje? Moim skromnym zdaniem jest to po prostu stan umysłu. Prowadź się dobrze i delikatnie. Bądź delikatny dla innych. A i świat będzie dla ciebie delikatny. A przede wszystkim świat ducha. A to dużo ważniejsze w drodze do domu. Świat ducha oczywiście nie jest naszym domem. Jest tylko drogą przez jeszcze większy dualizm, niż tutaj możecie sobie wyobrazić. Świat ducha, gdybym tak miał nazwać to, co się większości ludziom wydaje, jest to świat zwodzenia i to jeszcze większego niż tutaj na tej planecie. Jest to jeszcze większa iluzja. I tam wszystkie zmysły są podkręcone wielokrotnie. Byłem na wielu ceremoniach grupowych, widziałem, co ludzie wyprawiają fizycznie, co oni tam przeżywać musieli. Widziałem to nieraz, łączyłem się z nimi, widziałem to ich cierpienie, wiedziałem, przed czym stoją, a ja stałem z boku i można było rzec, że się śmiałem z tego. Bo ja już to rozumiałem, a on dopiero walczył z tymi demonami. Oczywiście nie śmiałem się, jak powiedzmy sobie, szyderczo, perfidnie, tylko po prostu byłem w tym właśnie błogostanie. Stałem w prawdzie, już ponad jakby tym światem ducha. Wiele razy tak miałem. Jak uda ci się opanować wszystkie zmysły. Jeśli uda ci się stanąć w środku, nie po lewej, nie po prawej, nie za dobrem, nie za złem, nie bierz udziału w żadnej wojnie. Stań na środku. Wybacz wszystkim, przede wszystkim sobie i zapomnij o wszystkim. Choć na ten ułamek sekundy,
Wystarczy, żeby do domu wrócić. A tam czeka ci już nagroda. Tam nie ma niczego. Ani lewej, ani prawej. Nie ma góry, nie ma dołu. Nie ma nic. Jest jak w tej piosence Budki Suflera. Cisza i nic więcej. Bogostan, totalny spokój. To wszystko dzieje się w ułamku sekundy. Znasz wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wiesz wszystko. Jesteś wszystkim. Nie wszystkimi. Nie wszystkimi organizmami żywymi, które ludzie myślą. Jesteś wszystkim i wszędzie. W jednym momencie ogarniasz wszystko. Wtedy wiesz, że jesteś w domu. I trwasz. Uwielbiam te momenty. Jak idę do domu, zawsze mam takich kilka etapów. To już wiem, że jestem w dobrym kierunku idę. Jestem właśnie na takim jakby spa, sanatorium. Najpierw. Później jakby w szkole. Później jakieś takie oczyszczanie. Normalnie jakbym sobie szedł z sali do sali na kolejne zabiegi w spa. I na tym właśnie już ostatnim zabiegu masz ten jeden kierunek, żeby już nawet o tym nie myśleć, bo wiesz, że jesteś w dobrych rękach. Uwielbiam to. Oczywiście nie trwa to długo. U mnie mogło to trwać raz. Być może nawet 6-7 godzin non stop. Bo wiem to z opowieści innych osób. A właściwie tego człowieka, który opiekował się jakby naszą grupą wtedy. I powiedział, że on mnie takiego nie zna. Zresztą ja też sobie nie wyobrażam swojego ciała fizycznego, które by miało być w pozycji właśnie, powiedzmy sobie, takiej siedzącej, z wyprostowanymi plecami, bez podparcia żadnego, z nogami, powiedzmy sobie, może nie jak do kwiatu lotosu, ale też założonymi między siebie. No dla mnie to jest wyczyn, powiedzmy, na parę minut do zrobienia. No. Ja wtedy zamarłem i byłem właśnie w takiej jednej pozycji. Zresztą ja to znałem tak samo z technik oddechowych. Wyobraźcie sobie, że kiedyś ćwiczyłem sobie oddechami. Używałem też do tego odpowiedniej muzyki, tak zwanej hemi-sync. To jest muzyka, która synchronizuje jakby dwie półkule mózgu. Według autorów tego projektu, a właściwie wiele było takich projektów niezależnych, kilka się tak mocniej sławiło, między innymi właśnie Monroe. No i można sobie na przykład jego lekcję załatwić na początek. Ja mam też jakąś fajną tam lekcję. Chyba 25 takich lekcji tylko w stosunku do setki lekcji od Monroe. Ja to ćwiczyłem sobie jedno i drugie naraz właściwie. Miałem wtedy trochę więcej czasu i odwagi stanąć naprzeciwko własnym wyzwaniom. No i tak sobie z samymi ćwiczeniami oddechowymi już po paru tygodniach, no powiedzmy miesiąc czasu,
to już sobie tak dobrze odlatywałem. Właściwie ciało jeszcze czułem, ale już wiedziałem, gdzie jestem. Bo ja znam te już etapy właśnie tej podróży i wiem, jak można się wyrywać na drugą stronę. Są powolne metody, są bardzo szybkie metody. Są takie metody, że ułamek sekundy cię wyrywa po prostu. Bierzesz medycynę i cię nie ma. 20 minut na przykład, 5 minut. No zależy, na jaką długość jesteś odważny. Zależy, na jakie substancje jesteś uczulony. Zależy, jakie masz wady zdrowia na przykład. Głównie chodzi o ciśnienie, o cukrzycę, o serce. Takie rzeczy przede wszystkim trzeba mieć w dobrej kondycji. Już nie mówiąc o wątrobie, na przykład jeżeli będziemy coś spożywać. No więc trochę tych obwarunkowań jest, dobrze się podszkolić. Większość ludzi gdzie na chybił trafił i nawet nie wie, z czym ma do czynienia w ogóle. Robią to tak po prostu imprezowo. Nie rozumiejąc w ogóle, czym jest świat ducha i jakie daje możliwości. A wiecie, na takich imprezach różne rzeczy się dzieją. Tak jak mówię, w świecie ducha też tam lubią imprezować i to takie imprezy widziałem, że na ziemi takich imprez nie zaznacie. No. Natomiast wiecie, jak większość imprez się kończy, szczególnie hucznych i takich szybkich. A tam są bardzo szybkie imprezy. Tam są bardzo szybkie imprezy. Czas nie istnieje. Lub rozciąga się na niesamowicie różnych przestrzeniach czasowych. Czyli na przykład błagasz wszystkich świętych, swojego Boga i wszystkich, których znasz, żeby to już się skończyło. Bo po prostu jesteś na zbyt trudnej lekcji dla siebie. Lub na ciężkiej lekcji. Zazwyczaj na ciężkiej lekcji. Nie, że za trudnej, tylko trzeba umieć znaleźć zakończenie tej lekcji. Czyli jakby pobrać naukę. Wybaczyć sobie, wybaczyć wszystkim, wybaczyć temu, co masz przed sobą. Nie ma problemu. Jeśli trzeba umrzeć, umrzyj. Jak najszybciej. A tak szybko się to skończy. Nie bój się umrzeć. Szczególnie po tamtej stronie. Taka właśnie sytuacja, gdy trzeba umrzeć podczas takiej wyprawy ducha, prezentuje pewną taką właśnie historyjkę, która jest zapisywana jakby od tysięcy lat pod różnymi znakami. Choćby nawet węża zjadającego ogon. I tak dalej. Tu chodzi o śmierć i zmartwychwstanie. Czyli umiera stare, to z czym walczyłeś, umiera w tobie, przebaczyłeś, odpuściłeś, nie chcesz już więcej tego. Nie będziesz szedł w tym kierunku. To są nasze odbicia, nie oszukujmy się. Dalej. Rozumiesz, że skoro narodziłeś się na nowy, budujesz życie takie, jakie chcesz od nowa. I to nie jest tak, że
weźmiesz sobie medycynę, zobaczysz jak jest, wybaczysz, wracasz i robisz od nowa i myślisz, że będzie działało. Nie, tu nic ci samo nie będzie działało. Oczywiście medycyna niektóra jeszcze pół roku nawet to by działa, ale to już nie są te stany błogości, zrozumienia, stany dojścia do prawdy. To jest tak, jakbyście oglądali na przykład trzy różne bajki w telewizji i nagle te trzy różne bajki o całkiem czymś innym uświadomiły wam, co się stało na przykład, gdy miałeś 6 lat. I ty to zrozumiałeś po prostu. Już nie pamiętasz nawet, o czym były te bajki, ale po oglądnięciu tego ty to właśnie zrozumiałeś. I tak właśnie działa tamta strona. Świat ducha. Trzeba umieć sobie tam dobierać kolegów. Pamiętajcie o tym, bo to jest podstawa. Umieć dobrać sobie kolegów. Jeśli idziesz z kumplami na imprezę, bierzesz kwasika, no to weźcie sobie tam kolesi, którzy lubią zabawy, nie? Bo jeśli weźmiecie sobie na przykład jakichś dobrych nauczycieli, to będziecie mieć ciekawą zabawę. No. A jeśli właśnie chcecie się coś nauczyć, no to już zależy, czego dusza pragnie. Wszyscy się tam mogą uczyć. I każdy. Tylko trzeba pokazać, że jesteś godzien. Kto jest niegodzien? Moim zdaniem każdy jest godzien. Po tamtej stronie każdy znajdzie swojego kolegę, tak jak tutaj. Co wy myślicie, że na przykład taki no nie wiem, jakiś Führer myślał, że Goebbels to jest zły koleś? No nie, niekoniecznie. No. Przecież ci ludzie też mieli rodziny i tak dalej, wiecie jak to jest. Do dzisiaj tak jest. Niektórych się uważa za złych, takich przestępców, którym się już nie powinno wybaczyć. A matka stanie na przykład za dzieckiem do końca życia, nawet za mordercą. Tak to jest. I co, nie są godni? Kto jest niegodzien? No tak jak mówię, jest trochę takich ciekawych tematów do powiedzenia. Ja tak trochę tak chaotycznie skaczę. Ale kiedyś coś wam to może jakoś bardziej pogrupuję.